klientami najczęściej przychodzi klient indywidualny, to jest właśnie albo źle zawarta umowa najmu, albo kiepsko podpisana umowa przedwstępna, albo niepodpisana. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie. Moim dzisiejszym gościem Biznes Ridera jest prawnik specjalizujący się w nieruchomościach, Elżbieta Liberda. Z Elą już znamy się wiele lat i współpracowaliśmy na kilku płaszczyznach, bo poznaliśmy się w Stowarzyszeniu Pośredników, gdzie byliśmy razem w zarządzie. I Ela jest jakby prawnikiem i radcą prawnym, który zajmuje i specjalizuje się w nieruchomościach. Więc Ela, ktoś mogę jeszcze powiedzieć więcej o sobie? Coś więcej o mnie. Jestem radcą prawnym, no i generalnie z nieruchomościami związana jestem już, no myślę, że śmiało mogę powiedzieć, prawie 20 lat, natomiast praktykuję przez lat 13, kiedy to otworzyłam swoją firmę. No i tak, na początku było to biuro doradztwa prawnego i biuro nieruchomości, a następnie, kiedy skończyłam aplikację radcowską, wyspecjalizowałam się już stricte właśnie w obszarze prawa nieruchomości, no i tak to właśnie wygląda. Okej, okay, no i właśnie tutaj gdzieś tam się spotkaliśmy na drodze, na tej naszej drodze w Lublinie, bo oboje mieliśmy biura, te biura współpracowały ze sobą, ale też ja byłem twoim klientem i w kilku sprawach Ela mnie reprezentowała, pomagała, też właśnie w kwestiach nieruchomości. Jedną z takich spraw, pamiętam, to już było jakieś 5-6 lat temu, kiedy miałem pewien problem z deweloperem, który nie chciał mi zapłacić wynagrodzenia, to wziąłem sobie Elę na pierwszy front, żeby pomogła mi po prostu to moje wynagrodzenie, które deweloper był mi winny za moje usługi odzyskać. No i udało się, praktycznie podstawiliśmy ugodę przy pierwszym spotkaniu, bo no trochę się wystraszyli. No tak. Na szczęście tutaj obyło się bez postępowania sądowego. Załatwiliśmy wszystko no, tak naprawdę po wstępnym wezwaniu do zapłaty. No, jest to niestety taka dosyć typowa sprawa, gdzie pośrednicy w obrocie nieruchomościami no, mają problemy z wyegzekwowaniem swojego wynagrodzenia od klientów. Często jest tak, że jakby wynika to z tego, że mają źle sformułowane umowy. Tak, albo brakuje im dokumentów. Albo brakuje dokumentów, tak, żeby mieć podkładkę, tak, że rzeczywiście te czynności pośrednictwa zostały wykonane. Tutaj u Ciebie, Daniel, było, no, sytuacja była no, może no, nie tyle oczywista, no, ale dość prosta dowodowo, dlatego że... Wszystko było tak naprawdę. Wszystko było, dokładnie mogliście pokazać, jakie czynności jako biuro nieruchomości przeprowadziliście. Tak. Tak. I wszystko to było jasne, mimo tego deweloper uznał, że no, pośrednik jest dla niego ostatnią osobą, której ma płacić pieniądze. Dokładnie. Mimo tego, że ja dzisiaj jako deweloper uważam całkowicie inaczej, bo pośrednik jest pierwszą osobą, która powinna dostać pieniądze, z tego względu, że to ona doprowadza do tego, że pieniądze w firmie się pojawiają. Więc jakby to jest trochę zarzynanie kury znoszącej złote jaja, nie pasąc pośrednikowi. To jest po prostu najgorsze, co może być dla firmy, czyli jakby odcinanie się od czegoś, co wpływa bezpośrednio na to, że są w firmie pieniądze. Ale niestety, no, jest to no, dość popularna praktyka, tak? Tak. Ale nie tylko i deweloperzy, ale i klienci indywidualni. Niestety, brutalnie rzecz ujmując, po przeprowadzonych czynnościach zmienia im się zdanie, tak, i bardzo chętnie no, chcą gdzieś tam uciec od tego obowiązku zapłaty wynagrodzenia, gdzie no, de facto no, na skutek właśnie czynności pośrednika no, kupują to, co chcieli. Ale bo rozmawialiśmy przed nagraniem dzisiaj, że zmieniły się przepisy w kontekście ochrony praw lokatorów. Jakbyś mogła coś więcej powiedzieć, bo tutaj myślę, że nie jedna osoba, która to ogląda, może się obawiać przyszłych problemów z najemcami czy z lokatorami w swoich mieszkaniach. Także czego dotyczą te zmiany? No to te zmiany, że no nie są jakieś takie wyjątkowo diametralne, dlatego że w ogóle cały ten najem i
i kwestia zawierania umów najmu jest dość problematyczna i ona była i na kanwie poprzednich przepisów i tych znowelizowanych, bo tutaj ta nowelizacja dotyczy głównie jakby okresu oczekiwania na lokale zastępcze. Okej, okay, tak. No i teraz, bo ja czytałem też jakby jakie to są zmiany i to jest no, bardzo niekorzystne dla osób, które mają mieszkania i tu chodzi o to, że nie będzie można kogoś wyrzucić po prostu tak do noclegowni, tylko trzeba będzie czekać, aż gmina dostarczy lokal zastępczy, tak? Tak, biorąc pod uwagę, gdyby te przepisy się nie zmieniły, to i tak eksmitowanie lokatorów no, jest niezmiernie trudne, dlatego że te przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, no kolokwialnie rzecz ujmując, uprzywilejowują lokatorów, natomiast właścicieli lokali stawiają no, w takich no, niekorzystnych warunkach, szczególnie jeśli mówimy o takim podejściu stricte biznesowym. Jest grono osób uprawnionych z ustawy do lokalu socjalnego i to będą na przykład bezrobotni, emeryci, renciści, prawda, kobiety w ciąży. Takich osób no, nie można wyrzucić, jeśli nie posiadają innej nieruchomości. Zawsze sąd zasądzi lokal socjalny, no a na taki lokal wiadomo czekać można nawet kilka lat. Dlatego tutaj przy umowach najmu trzeba naprawdę zwracać bardzo dużą uwagę na to, jaki jest kształt tej umowy najmu i absolutnie nie korzystać z jakichś wzorów z internetu. Tak, ściągniętych z internetu, bo właśnie no, no, przez tego typu działania można sobie zafundować nie lada problem. To jak to jest z tymi ekspedycjami do noclegowni? Jeżeli mówimy o takim klasycznym najmie, to mamy oczywiście furtkę, która pozwala, żeby ta umowa najmu była no, bezpieczna. I taką furtkę daje nam możliwość zawierania umów najmu okazjonalnego bądź instytucjonalnego, jeżeli mówimy o tym, kiedy wynajmuje firma, prawda? Bo najem okazjonalny, jak wiemy, jest dla osób fizycznych. A teraz się chyba to zmieniło, że trzeba czekać, tak? A teraz trzeba czekać, aż gmina zapewni. Dlatego ja jestem przeciwnikiem kupowania na listach komorniczych, bo to zazwyczaj kupuje się z problemem, który się staje twoim problemem, prawda? Dlatego jakby w tej materii ja staram się unikać tego tematu. I teraz twoją specjalizacją też są udziały w nieruchomościach, no bo mam dużo doświadczenia w tej kwestii i tutaj też ja korzystałem ostatnio nawet swojej pomocy w kwestii właśnie lokali. I teraz jakbyś mogła powiedzieć, co jest takie najtrudniejsze w kupowaniu mieszkań w kamienicy, w udziałach, tak? Gdzie nie ma odrębnych własności, nie ma ksiąg wieczystych pozakładanych na każdy lokal. I ktoś oferuje ci kupno no, udziału w tej kamienicy jakiegoś tam ułamka. Generalnie najtrudniejsze są tak naprawdę czynności natury faktycznej. Bo tutaj, żeby dobrze zainwestować w udziały, trzeba dokonać takiego niezłego due diligence nieruchomości, czyli analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. I z tymi udziałami to jest o tyle kłopot, że bardzo często ludzie myślą, że skoro kupują udział i na przykład w akcie notarialnym mają wpisane, że w ramach tego udziału będą korzystali na przykład z 10 czy tam 20 metrów, to im się wydaje, że kupują lokal. No, kuszą te oferty z tego względu, że z reguły są tańsze, prawda? No bo tutaj wiadomo, ciężko jest uzyskać finansowanie zewnętrzne, no bo banki nie udzielają kredytów na udziały. W związku z tym no, właściciele tych udziałów, żeby szybko się ich pozbyć, muszą dać również adekwatne ceny. No i wtedy wydaje się, że ojejku, za metr kwadratowy wychodzi taka dobra cena, prawda? I ktoś, kto no, nie jest biegły w tym temacie, no to cały czas żyje w przekonaniu, że kupił sobie lokal, prawda? I takim najczęstszym kazusem i
jakby sytuacją, z którą zgłaszają się do nas klienci, to właśnie jest to, że przychodzą i mówią: pani mecenas, kupiliśmy udział, ale w akcie notarialnym było zapisane, że mamy prawo do korzystania, załóżmy, z 50-metrowego mieszkania, a na przykład otrzymują wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości i pozostali współwłaściciele na przykład żądają, żeby ten lokal im zabrać, tak najprościej mówiąc, przyznać im na własność z obowiązkiem ich spłaty, bądź też okazuje się, że na przykład będą, gdyby chcieli ten lokal zatrzymać, będą zobowiązani do płaty bardzo wysokich kwot. I ciężko jest wtedy im zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, prawda? A wynika to z tego, że w sytuacji, kiedy dojdzie już dochodzi do zniesienia współwłasności, biegły sądowy w takim postępowaniu wyceni wartość tego udziału i wartość lokalu, który zajmują. I no, jeżeli nie będą zachowane odpowiednie proporcje, to w przypadku, jeżeli wartość lokalu jest dużo wyższa niż wartość udziału, to gdyby ten lokal chcieli zatrzymać na własność, będą musieli spłacić pozostałych współwłaścicieli. No i nierzadko są to niemałe kwoty. Także na to trzeba bardzo uważać i zawsze pamiętać o tym, że nawet jeśli mamy taki zapis w akcie notarialnym, że w ramach tych udziałów mamy prawo do korzystania, to jest jak to, tak właśnie jak to jest w akcie napisane, to jest prawo do korzystania, ale to nie jest przyznanie na wyłączną własność. Także na to trzeba zawsze zwrócić uwagę. Okej, a w przypadku kamienicy, jakichś takich sytuacji, gdzie były właśnie różne osoby, wspólnoty, nie wspólnoty, tylko bardziej jakieś osoby, tam jest dużo problemów, zawsze są kłótnie, często rodzinne, często zawiłości wieloletnie, ja tobie, ty mi. Jakie miałeś takie sytuacje? Które były takie... Rzeczywiście, współwłasność bywa problematyczna, tak. Szczególnie tam, gdzie mieszkają rodziny, prawda? Tak. I od wielu lat ze sobą współpracują, albo się nie mogą dogadać, to miałeś taki fajny przykład, albo taki to ciekawe, co się mogło wydarzyć, albo jak sobie utrudniali ludzie życie. Tak, bardzo często utrudniają sobie po prostu dla zasady. Mhm. Mieliśmy taką sprawę, gdzie we współwłasności było kilkanaście osób, w tym właśnie jedna rodzina, no ale niespecjalnie się lubili. Jedna ze współwłaścicielek zajmowała lokal na parterze, który wynajmowała. Bardzo fajny lokal, wynajmował się. Jak to na parterze? Za bardzo, bardzo fajne pieniądze, bo to lokal w centrum. Pojawili się nowi najemcy, którzy chcieli otworzyć tam sklep z alkoholem. No i jak wiadomo, żeby uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. No i niestety tutaj zaczęły się schody, bo klientka, która poszła po uzyskanie takiej zgody do swojej rodziny, no niestety otrzymała odpowiedź odmowną, nawet chcąc zaoferować jakieś, tak powiem, fundusze dodatkowe za to, no niestety tutaj dla zasady po prostu się nie zgodzono. I bardzo podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku chęci wykonywania w ogóle czynności wykraczających poza tak zwany zarząd zwykły, prawda? I to też jest problem przy współwłasności. Tutaj przepisy mówią, że do wszystkich tych czynności wykraczających poza zarząd zwykły wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. I często ludziom wydaje się, że jak mają na przykład więcej niż 50% udziałów, no to oni będą przegłosują, mogli... Tak, oni przegłosują, będą mogli wszystko w tej współwłasności. Tak niestety nie jest. I oczywiście mamy instrumenty prawne, które pozwolą
pozwolą na wykonanie, załóżmy, jakiegoś remontu, bo wówczas możemy złożyć sprawę do sądu o wyrażenie takiej zgody. Natomiast jakby, no wiadomo, że te wszystkie sprawy są długotrwałe, a w przypadku, kiedy na przykład chcielibyśmy zrobić remont elewacji, remont klatki schodowej, nadbudowę, wszelkie jakby prace, które wymagają pozwolenia na budowę, prawda? Bo mówimy o takich, nie o zwykłych remontach jakichś, no to one będą już wymagały zgody wszystkich współwłaścicieli. I jeśli chodzi o czas oczekiwania mniej więcej na sprawę i jakby to jaki może być czas? To jest tak, to jest bardzo różne. Zależy od miasta, tak? Tak, to zależy od miasta, od sądu, od tego, no, jaka jest ilość spraw, jaki jest wpływ spraw do sądu. Natomiast generalnie na pewno to jest około 3-4 miesięcy, a w większych miastach, na przykład w Warszawie, no na sprawę możemy poczekać nawet i do 8 miesięcy. A jak wiadomo, jeżeli chcemy korzystać, czerpać pożytki z nieruchomości, no to bardzo często zależy nam na tym, żeby jednak zrobić to szybciej. No i tu jest problem, że ktoś sąsiad może powiedzieć, ja przyblokowuję, tak, albo może nawet nie chodzić o remont całej kamienicy, może to chodzić po prostu, że chcesz sobie przyłączyć gaz do lokalu. Dokładnie. I jakby korzystać z tego lokalu, i on powie... Wszystko to, gdzie wymagane jest pozwolenie, no to niestety będzie wymagana ta zgoda wszystkich współwłaścicieli. Tutaj właśnie na kanwie tego przepisu też można wspomnieć o tym, że niektórzy współwłaściciele znaleźli sobie taki sposób na zarabianie pieniędzy właśnie przez takie swoiste szantażowanie, tak, pozostałych współwłaścicieli i na przykład posiadają niewielki udział, nawet nie mają żadnego lokalu w ramach tego udziału, tylko po prostu są współwłaścicielami, że tak powiem, na papierze. No i wiedząc, jakie są uregulowania prawne, mówią na przykład większościowym współwłaścicielom, że okej, dobrze, wyrazimy zgodę na przykład nadbudowę kamienicy, ale za odpowiednim wynagrodzeniem. Może jeszcze byśmy porozmawiali na temat najmu nieruchomości, bo dobrze wiemy z doświadczenia oboje, że wiele osób, które ma mieszkanie do wynajęcia, robi to tak, że ściąga sobie z internetu umowę najmu i robi ją oczywiście na czas nieoznaczony i tak naprawdę niczego nie sprawdzi i podpisze to często bardzo z byle kim i byle jak. Tak? I jakby co byś radziła takiej osobie, żeby mogła ewentualnie zmienić swój tok postępowania i poprawić się? No na pewno biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące w Polsce, no to absolutnie nie polecam korzystania z byle jakiego wzoru z internetu, bo naprawdę można sobie narobić nie lada kłopotów. Mało tego, mówi się o tym, że też część lokatorów niestety działa świadomie, doskonale wykorzystują przywileje, jakie dają im przepisy. No i na przykład wynajmują sobie bardzo fajny lokal, fajne mieszkanie, płacą pierwszy czynsz, nawet wpłacają kaucję, często nawet robią to przez biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, żeby wszystko wyglądało ładnie, no ale na tym ich wypłacalność się kończy. Nie mając dobrze sporządzonej umowy, jeżeli taki delikwent, na przykład nie ma innej nieruchomości i jest bezrobotny. I goły, tak jest. No to w naszym prawie nie ma czegoś takiego jak eksmisja na bruk. No i tym sposobem moglibyśmy sobie zafundować lokatora na długie lata. I oczywiście ktoś powie, no dobrze, no ale to obciążymy go obowiązkiem zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie. Tylko pytanie, z czego? Skoro z reguły oni są niewypłacalni. Możemy oczywiście złożyć pozew do sądu o opróżnienie lokalu, ale w przypadku, tak jak wspomniałam, na przykład takiego bezrobotnego, no to będzie przysługiwał mu lokal socjalny, a do czasu jakby zapewnienia tego
tego lokalu socjalnego, ten delikwent będzie cały czas zamieszkiwał. Dlatego decydując się na inwestowanie w najem, które jest bardzo fajne i jeżeli zrobi się to mądrze, no to to może naprawdę przynosić dobry dochód. Na ciebie. Tak. Natomiast no, należy zwrócić bardzo mocną uwagę na te formalności i przede wszystkim zawsze zawierać umowy na czas oznaczony. To oczywiście wciąż nie powoduje tego, że no, na pewno takiego lokatora uda nam się usunąć. Taką możliwość, tak jak wspominałam wcześniej, daje nam umowa najmu okazjonalnego. Tak. Gdzie oczy z tym, że no, wiadomo, no, przy najmie okazjonalnym konieczne jest to, żeby załącznikami do takiej umowy były oświadczenia zarówno tego lokatora, że poddaje się dobrowolnie egzekucji, jak również oświadczenie osoby, która przyjmie tego lokatora w razie czego tak, do siebie. A jeśli chodzi o umowy przedwstępne, to często przychodzą do ciebie klienci, którzy albo źle podpisali umowę przedwstępną i teraz trzeba je gratować, albo podpisali tę umowę albo nie podpisali tej umowy i chcą się konsultować. I z czym, jakby, jakie to problemy widzisz największe albo zagrożenia dla kupujących mieszkania, tak, albo sprzedających zresztą też? No niestety to są bardzo częste sprawy i w zasadzie właśnie tak jak analizuję, z jakimi tematami najczęściej przychodzi klient indywidualny, to jest właśnie albo źle zawarta umowa najmu, albo kiepsko podpisana umowa przedwstępna, albo nie podpisana. Okay. Albo w większości, ale to są bardziej kupujący czy bardziej sprzedający? Różnie. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No bo wiadomo, przy umowie finalnej no to czuwa notariusz, no i jak coś jest nie tak, no to zawsze stronom podpowie, tak, jeżeli tak. Nie ma odpowiednich dokumentów, no to po prostu takiego aktu... I tu jest aktu, jakiś problem po prostu. Tak, tak. Tutaj takiego aktu notarialnego po prostu nie sporządzi. Natomiast jeżeli strony zawierają umowę przedwstępną w formie cywilnoprawnej, czyli po prostu siadają i podpisują, mogą, prawo na to zezwala, taka umowa nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego, no to często, no niestety, no napiszą tam, brzydko mówiąc, bzdury. Albo za mało napiszą, tak? Albo za mało napiszą, albo za dużo. Albo napiszą kto, co, albo napiszą jak, tak, że w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Tak? Problemem jest to, że ludzie po prostu nie rozumieją terminologii, którą stosują. I na przykład mylą pojęcia takie jak zadatek czy zaliczka. Zaliczka, jak wiadomo, jest zwrotna, zadatek jest bezzwrotny. I na przykład piszą zaliczkę, a żyją w błędnym przekonaniu, że jest to zadatek. Tak. Przychodzi co do czego, druga strona nie stawia się do umowy, no i okazuje się, że nic nie można bardzo zrobić. Nic nie można zrobić, że tą zaliczkę trzeba będzie zwrócić. Też no, nie wiedzą ludzie jakby, jakie są różnice pomiędzy tym, kiedy zawierają umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, tak, a kiedy zawierają w zwykłej formie cywilnoprawnej. I mi się to wydaje, że to jest dodatkowy koszt i dodatkowy wydatek, którego nie powinno być. Można sobie 5 stówek zaoszczędzić. Dokładnie. I to jest sprytny Polak zaoszczędzi sobie, tak, a później się okazuje, że... I dają na przykład niewielki zadatek, tak, prawda? 1000, 2000 są szczęśliwi, że taki mały zadatek mają, i załóżmy, że będą za chwileczkę mogli przystąpić, tak, do tej umowy finalnej, a sprzedawca na przykład pokazuje figę i mówi, że mamy lepszego kupującego, albo dajesz więcej, albo ci nawet nic nie powiem. W takim przypadku no, oni nie mogą nic zrobić. Niewiele można zrobić, ale kiedyś mieliśmy taki wspólny przypadek, gdzie mieliśmy klienta, który chciał właśnie w takiej sytuacji od mojej umowy odstąpić i tam analizowaliśmy taką sytuację, żeby mimo tego, że to jest umowa cywilnoprawna, taka odręcznie podpisana bez notariusza, można było taką umowę wpisać do księgi wieczystej z takim ostrzeżeniem, że została zawarta umowa przedwstępna, natomiast to nie, tak jakby nie dałoby mi prawa do przeniesienia własności, tak, prawda? To nie tylko dałoby by prawa było tak do jakby, tylko własności. Bardziej tak. By to było na zasadzie
nasrajmy do księgi wieczystej, po to, żeby generalnie gość się dwa razy zastanowił, czy chce od tej umowy odstąpić. Tak, natomiast tylko i wyłącznie umowa taka zawarta w formie aktu notarialnego daje możliwość niejako zmuszenia drugiej strony. Przymusowo zawarcie tę transakcję. Do zawarcia umowy. Okej, okay, teraz ja w swoich umowach mam taki zapis zawsze, że definiuję miejsce nie tylko najpóźniej do zawarcia umowy końcowej, tej przyrzeczonej, ale też jakby miejsce w kancelarii notarialnej, w której ma być to zawarte i godzinę. Tak, żeby było jako ostateczne. Natomiast tak, dużo osób tego nie robi. I teraz, dużo osób o tym zapomina. I teraz co byś poradziła takiej osobie, która po prostu pod całą zwykłą umowę przed samą cywilnoprawną, ktoś tam nie dostał kredytu, chce od umowy odstąpić, ale żeby ktoś mógł sobie zachować zadatek i mieć pewną pewność, że on nie przyjdzie i nie powie mu później, hej, to nie ja odstąpiłem, tylko ty, oddawaj pieniądze. Dlatego, czyli, warto jest właśnie w umowach już dokonywać takich zapisów, jakie ty stosujesz, prawda? Natomiast jeśli takiego zapisu nie ma i mamy wyznaczony... Babka pojechała na rondzie pod prąd. No niezła jest. Kurde. Ja patrzę, a kobieta jedzie pod prąd. No masakra. Ja nie wiem, skąd ona przyjechała. Na czteropasmowym rondzie, czy na czteropasmowym pod prąd. Masakra. Ale dobra. Ciekawe, co się dalej wydarzy. Dobra, ale wróćmy do naszych umów. Dobra, okej. Okay. Co byś powiedział takiej osoby, która ma sytuację taką, że podpisała umowę, ktoś się odstąpił telefonicznie, bo nie dostał kredytu i teraz, żeby mogła spać spokojnie i sobie taką umowę odstąpić od tej umowy, czyli co, wyznaczyć ją jakby jeszcze raz. Musi wyznaczyć termin. Wyznaczyć termin, tak, jeżeli, tak, i po terminie nie odstąpić. Jeżeli taki termin wskazany w umowie, to ta strona, która pierwsza wyznaczy termin, to ten termin jest tak jakby wiążący, prawda? Także w ten sposób i jest to jedyna droga. Natomiast w takiej sytuacji, o której też mówisz, że zawierana jest umowa przedwstępna i na przykład wiemy, że kupujący będzie starał się o kredyt, no to tak, z punktu widzenia kupującego warto zastrzec w umowie, że w przypadku na przykład nieotrzymania kredytu takie prawo odstąpienia od umowy przysługuje. Albo nie. Albo nie, tak, a znowuż z punktu widzenia sprzedawcy, no to warto też wskazać, że jeśli nawet takie prawo odstąpienia będzie przysługiwało, to załóżmy, że będzie sprzedawca mógł zatrzymać jakąś część zadatku tytułem tak zwanego zryczałtowanego odszkodowania. Natomiast jeżeli tylko i wyłącznie wpiszemy prawo odstąpienia, to trzeba pamiętać, że strony muszą zwrócić sobie wszystko to, co do tej pory sobie wzajemnie świadczyło. Umowy uznaje się tak jakby za niezawartą, więc ten zadatek trzeba będzie zwrócić. No właśnie, i tutaj nie ma to za bardzo sensu dla sprzedającego. Z punktu widzenia sprzedawcy nie ma to sensu. Ja na przykład zapisuję sobie, jeżeli ktoś naprawdę chce mu to sprzedać i zależy mi na to, żeby się z nim dogadać, to ja wpisuję sobie taki zapis, że on musi mi przedstawić 3 odmowne decyzje banków o tym, że nie uzyskał kredytu hipotecznego na ten cel. Tak, bo bardzo często jest tak, że ludzie na przykład się rozmyślą, no i pójdą do banku, gdzie wiadomo, że nie wyjdzie im zdolność kredytowa. To też nie jest łatwo takie zaświadczenie zdobyć. Też. Ale oczywiście banki też wcale niechętnie coś takiego wydają, prawda? Ale na przykład też można zrobić tak, że jeżeli zadatek jest może duży, bo jest 50 tysięcy, tak? To można się umówić, że okej, ja się zgadzam, że jeżeli będą te 3 odmowy, to wtedy 10 tysięcy jest dodatkiem, a 40 jest zaliczką. Tak, tylko wszystko trzeba zapisać w treści umowy. Tak. Dlatego właśnie na etapie kształtowania umowy przedwstępnej trzeba już wszystkie tego typu okoliczności przewidzieć. I lepiej tego nie robić samemu, tylko zdecydować to prawnikowi czy notariuszowi. Jeżeli nie ma się doświadczenia w tym, to warto zainwestować te kilkaset złotych, no bo w skali jakby wydatków... To jest bardzo mało. To jest bardzo niewiele. Okej, to słuchaj, Ela, ja ci dziękuję bardzo za tą przejażdżkę. Ja również dziękuję. Natomiast mamy na sam koniec dla was konkurs. I teraz pytanie konkursowe to jest... I teraz tak,
może i nie, zanim pytanie, to powiem nagrodę, jaka jest. I Ela była również uczestnikiem Forum Nowoczesnych Inwestorów, które miało miejsce w marcu 2019 roku i tam bardzo szeroko mówiła na temat kupowania nieruchomości w udziałach i jakby czym są te udziały, w jaki sposób, jakie są problemy w udziałach, bardzo, bardzo szeroko mówiła o tym. I mam takie nagranie i dla osób, które odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, to każda z osób, które udzieli prawidłowej odpowiedzi, to otrzyma ode mnie takie właśnie nagranie. Teraz trzeba zrobić dwie rzeczy. Dać lajka pod tym filmem i wpisać w komentarzu odpowiedź na to pytanie i wysłać może trzy rzeczy i wysłać na mojego maila daniel@nowoczesny.pl, tu macie tutaj w wideo pokazane na dole, wysłać mailem, że to jest wasza odpowiedź i ja wtedy każdej takiej osoby, która polajkuje, skomentuje i wyśle maila, wyślę taki film. I teraz pytanie brzmi, uwaga, skupcie się. Wymień przynajmniej jeden sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości. Czyli trzeba pisać w komentarzu jeden sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości i każda z tych osób, które przez miesiąc od premiery tego filmu wpisze ten sposób, dostanie ode mnie wideo z konferencji, na którym jest Ela i ona mówi właśnie merytorycznie na temat zniesienia współwłasności. Także dzięki wielkie. Dzięki. I trzymajcie się. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to jest najlepszy moment.